Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pet Simulator X na moim kanale i w tym odcinku pokażę wam wszystkie linki, które aktualnie znamy, które dotyczą najnowszego update'u, który będzie już w ten piątek. Pierwszym linkiem są te jajka, jak widzicie tutaj mamy różne jajka, które najprawdopodobniej będziemy mogli kupić w nowym świecie, w nowej krainie, w Fantasy World, za Fantasy Coiny, które też później wam pokażę jak wyglądają. I mi się najbardziej podobało tutaj to jajko z tymi rogami i to jajko tutaj z tą tęczą. Najprawdopodobniej, sądząc po tym, że są takie złote jajka, będą w nich pewnie golden pety. Kolejny leak to również jajka, moi drodzy, i tutaj mamy Scary Egg, Jungle Egg, Greek Egg, Wood Egg, Lava Egg, Ice Egg, Nature Egg. Dajcie znać, co o tych jajkach sądzicie, wydaje mi się, że są całkiem spoko. Tutaj mamy podstawowe wersje tych jajek, tutaj mamy golden wersje tych jajek. Kolejny leak to właśnie coiny, które będą w kolejnych aktualizacjach. I teraz w tej najbliższej aktualizacji, właśnie w tej piątkowej, będą to Fantasy coiny. Czyli te coiny, znacie już tą ikonkę, jest ona już w grze. Następnie być może Preston doda snow coiny lub high tech coiny. Wiem, że dużo osób czeka na te high tech coiny, bo strasznie fajnie wyglądają. Także dajcie znać, które tutaj wam się najbardziej podobają, która grafika wam się najbardziej podoba, na które coiny najbardziej czekacie. No i lecimy sobie już teraz do kolejnego leaka. A kolejnym leakiem jest znowu jajko, które moim zdaniem wygląda kozacko. Najprawdopodobniej będzie ono nam dawało naprawdę świetnego, kozackiego OP-peta. Teraz tutaj ten leak jest, moi drodzy, ciekawy, naprawdę jest bardzo ciekawy. Pewnie spytacie mnie teraz, dlaczego jest taki ciekawy, skoro tutaj widać tylko jakąś kłódkę. Jest napisem Open i 99, a no właśnie to, ten napis Open 99 jest właśnie bardzo ciekawy. Bo to sugeruje, jeżeli ten leak jest, się potwierdzi, że Preston chce dodać poziomy, tak jak to zrobił w Pet Simulator 2 i chce dodać poziomy do Pet Simulator X. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, z racji tego, że wszyscy tak naprawdę już mają prawie good like'a, strasznie szybko wbijało się rangę. Więc myślę, że po prostu Preston chce dodać coś innego oprócz rangi i chce dodać właśnie poziomy. Kolejny leak jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ jest to leak krainy. Jest to naprawdę bardzo ciekawy leak, bo widzimy tutaj mapę, na której znajdują się Fantasy coiny. Tutaj w ogóle jest fragment jajka, który być może będzie do kupienia za 300 Fantasy coinów. I to jest pierwsza mapa. Kolejna jest za 10 tysięcy, pewnie kolejna będzie tak jak w podstawowej mapie w Pet Simulator X. Chyba była kolejna mapa za 50 tysięcy, 400 tysięcy, coś takiego. Potem było chyba za 1 250 tysięcy. Kolejna mapa potem była chyba za 16,5 miliona, 50 milionów i potem za 250 milionów. Więc myślę, że tutaj te krainy będą miały podobne ceny. Lecimy sobie już teraz do kolejnego leaka. A kolejnym leakiem są zwierzaczki, tak moi drodzy, kolejny leak to zwierzaczki, naprawdę kozackie, tutaj jakieś kotki, tutaj w stylu egipskim, z tego co widzę, tutaj nie wiem co to jest za pet, chyba axolot, tak mi się wydaje, tutaj mamy jakieś wróżki, pety, tutaj mamy jakąś rybę chyba, tutaj jakaś fajna małpka, tutaj jakiś smok, ciekawe jak duży damage będą te pety zadawały, tutaj mamy teraz też ciekawy leak, bo kolejne pety i to nie wiem co to jest za pecik, czy to jakiś jeleń, czy jakaś sarenka, nie wiem, dajcie znać jak wiecie. Tutaj też jakiś pecik, nie wiem czy to jakaś sowa. Tutaj mamy jakieś peciki moi drodzy też, tutaj mamy jakiegoś cyklopa, to jakiś smok, to jakieś aniołki, pies aniołek, kot aniołek, tutaj jakieś też kolejne peciki. Kolejny leak również ukazuje nam, moi drodzy, pety, tylko jak one wyglądają po ich ubraniu. Tutaj jakaś osoba ma je jakby ubrane. Tu jest axolot, tutaj jakiś shadow pet, tu jakiś sea dragon, enchanted, jakiś pecik, to chyba słoń jest, tak, na 100% słoń. I teraz tutaj leak, troszeczkę słaba jakość tutaj tego leaka, ale możemy na nim zobaczyć kilka petów, które już są w grze, na przykład tak jak tutaj te dominusy. I kilka tych nowych petów, które będą najprawdopodobniej dodane w najnowszych aktualizacjach. Tutaj mamy jakieś skrzynki, tutaj mamy też jakieś hydry, widzę, jakieś ośmiornice. Tu mamy do Mortusa, z tego co widzę, jakieś kolejne pety. Tutaj mamy też jakieś hydry, tu mamy jakąś małpkę, tutaj mamy jakieś tygrysy. Tutaj jeszcze mamy shadow peta, ja wam może tutaj to też przybliżę, żebyście sobie mogli to zobaczyć lepiej, te peciki. Mam je po kolei pokażę, tu jakiś pingwin, jakiś żółwik.
Flaming tam też jeszcze był. No naprawdę masę przeróżnych fetów. Możesz sobie teraz ten filmik zatrzymać i sobie je przeanalizować. Tutaj już w lepszej jakości, tutaj lepszej rozdzielczości fety. Tutaj ten właśnie enchanted słoń, jakiś smok, tutaj jakiś pająk, jakiś kotek aniołek, pies aniołek. Tutaj bardzo ciekawy lik, bo jakaś skrzyneczka, moi drodzy. Jest to jakaś skrzynka. Najprawdopodobniej dostawałoby się tutaj zbicie fantasy coiny. Także tutaj macie kolejny lik jakiegoś pecika. No i to wszystko, moi drodzy, będzie w piątek. Już ten piątek, coming Friday, Fantasy World, tutaj też lik wskazuje, dodał właśnie tutaj te emotki, gwiazdeczkę i jakiegoś gołębia, co sugeruje, że właśnie będzie Fantasy World. I tutaj, moi drodzy, shop jakiś, naprawdę kozacko to wszystko się prezentuje. Moi drodzy, niestety w momencie, kiedy montuję ten film, Preston na swoim Twitterze napisał informację: ciężko pracuję nad aktualizacją, niestety będzie to przesunięte do niedzieli. Muszę się upewnić, że wszystko działa idealnie. Wiemy, że wszyscy jesteście bardzo podekscytowani, więc w międzyczasie mamy świeży nowy wyciek. Zastanawiasz się, co to jest? I moim zdaniem, moi drodzy, ten nowy leak to jest miejsce, gdzie będzie można enchantować pety. Widzieliśmy na wcześniejszych leakach zwierząt enchanted słonia, wydaje mi się, że to będzie miejsce do enchantu. Tutaj jest nawet zablurowana informacja i to pewnie będzie za fantasy coiny lub za diamenty, dlatego na wszelki wypadek pozbierajcie sobie diamenty, macie szansę do niedzieli, wydaje mi się, że to może być za diamenty. No i moi drodzy, w tym odcinku to będzie już wszystko, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli dowiedzieliście czegoś nowego o nowej aktualizacji, to możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.